Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie o WZC-121 GFT. Jest to chiński TDK 8 poziomu. Bardzo przez wielu graczy taki troszkę, wiecie, że mało się o nim mówi, a powinno się mówić bardzo dużo, ponieważ jest to jedna z najlepszych maszyn na 8 tierze. No i dzisiaj wam postaram się to pokazać, więc tak, zaczynamy. Przechodząc bardziej do charakterystyki samego czołgu, później jeszcze powiemy o reszcie, ale na początku sama charakterystyka. Otóż mamy tutaj działo 10 tieru, które DPM-u ma 2908, penetracji 248 na podstawie, 310 na goldzie, średnie uszkodzenia 400, typowe jak na działo praktycznie tam 122 mm, więc tak jest. 340 na goldzie, 6 stopni opuszczenia działa przy dosyć niskiej sylwetce, co jest spoko wynikiem. Bardzo ok kamuflaż, powiedzmy w ten sposób. Czas przeładowania jak przy uszkodzeniach 408-25, więc jest super. Rozrzut na poziomie 0,326 także jest bardzo dobrze. Czas celowania 3-4, nie ma na co narzekać naprawdę. Jeśli chodzi o wyposażenie, no to ustawcie sobie go w ten sposób. Można jeszcze skorzystać na przykład skrzynki z naprawą. Ja zagrałem nim kilka bitew, właściwie zaraz wam pokażę, nawet nie wiem ile, 32 bitwy ze średnimi uszkodzeniami 3300, także no raczej ten czołg jest warty tego, co mówię. Sama WZ-ka jest w sprzedaży, właściwie to nie wiem, czy kiedykolwiek była w no była, bo ja ją kupiłem raz kiedyś za 200 zł chyba. I to był jedyny raz, kiedy pamiętam, że ona była w bezpośredniej sprzedaży, a tak ogólnie w inne dni, z tego co właśnie pamiętam, to jest czasami w skrzynkach, ale takiej bezpośredniej też oferty ze skrzynką na tą WZ-kę też bardzo no, nie pamiętam zbyt. A no, ostatnio mieliśmy okazję kupić sobie kolekcję pojemników. No i w tej kolekcji pojemników jest tutaj gdzieś ta skrzynka, o tutaj nawet trafiłem, jest ta skrzynka na tą WZ-kę, no i tutaj jest na przykład szansa na zdobycie tego czołgu. Czołg też, no, no mówię, pamiętajcie, czołg, mam na myśli niszczyciel czołgów. Dostał w ostatniej aktualizacji model PBR, jeśli dobrze pamiętam, no i tą teksturę takiego gekona, coś takiego, coś w tym stylu, zbytnio mi się to nie podoba, więc no, taki zwykły kamuflaż. Zagramy bitwę. Tam wam powiem jeszcze więcej o tym czołgu, tak, dlaczego jest taki dobry według mnie. Dobra, bitwę mamy na 9 tierach i to przeciwnika te dziesiątki są całkiem jeszcze takie mocne, patrząc na to, że mają Jocha, mają też Skodę, także no raczej nie będzie prosto. Ja mam bardzo, bardzo specyficzny styl grania TDK-ami. Jest to jedna z moich ulubionych typów czołgów, właśnie TDK-i. Co prawda takie, którymi można grać na pierwszej linii, no bo ja się raczej w tym specjalizuję. Nie w takim kampieniu, bo moja gra TDK-ami raczej nigdy nie skupia się na jakimś kampieniu z tyłu, ani niczym takim, tylko bardziej z bardzo agresywnym w sumie puszowaniu i wykorzystywaniu naszego DPM-u właśnie. Dostaliśmy niestety spot, ale to przez tego... O. Oj, to Skoda, trzeba uważać. Szkoda, że Skoda akurat nas przestrzeliła, no nic. No jeszcze się cofnie? Cofnęła się, raczej dostała. Więc, o, teraz my dostaliśmy spota. No więc mówiłem o tym kamo, ale no jednak widać, że ona nie jest jakieś tam bardzo wybitne. I polegać na nim za bardzo nie można. Jeśli ten wutek będzie przejeżdżał, nie zdążysz przejechać. Więc tak, ta Skoda zaraz dostanie spota od naszego T-44, więc chwilkę tutaj jeszcze postoję. Wiem, że mówiłem, że gram zazwyczaj na pierwszej linii, grając z takimi czołgami, ale teraz jest to zupełnie bez sensu byłoby puszowanie w tym momencie. Kiedy, oj, naprawkę zużyłem przez przypadek. Kiedy właśnie widzę, że te czołgi przeciwnika będą wyjeżdżały tutaj na nas, no i patrzcie, już mam 2000 uszkodzeń. Więc tak to się mniej więcej klepie, jeśli się ma drużynę przeciwną nieogarniętą zupełnie. No i stając w tym miejscu, no chciałem pokazać, jak to się gra, a go w ogóle wywaliło.
dostał Chrysler. O, Hayek wszedł temu chłopowi, no nic. Już raczej nie zdążę, czy zdążę? Zdążę dobić. Dobra, teraz skorzystamy z największej zalety tego czołgu, czyli jego mobilności i połączenia dobrego pancerza razem z tą mobilnością, właściwie górnej płyty. Warto też wspomnieć, że kiedy ten czołg wychodził, to wielu graczy, w tym ja, nawet pisało pikety do WG z wiadomościami typu: znerwcie ten czołg, tym się w ogóle tego się nie da przebić i tak dalej, ponieważ ten czołg był piekielnie trudny do przebicia. Nadal jest, szczerze mówiąc, ale już teraz jest dużo maszyn, które mają potem pancerz, w ogóle wszystko na podobnym poziomie. Ale tutaj ten Tedek ma po prostu wszystko, czego moglibyśmy chcieć od Tedeka, przynajmniej dla mnie. Po prostu jest to idealne połączenie, ponieważ mamy tutaj no ten zajebisty pancerz, mobilność, no i też super działo z fajną penetracją. Więc no ja bym tego TDK postawił na równi praktycznie z SU-130PM, który jest moim drugim ulubionym czołgiem praktycznie na 8 tierze. Więc to jest taka WZ-ka. Zagramy sobie jeszcze jedną bitwę, bo ta była bardzo krótka. Może na topkę nas rzuci, to wtedy pokażę ten pancerz w końcu. Widzicie, mówił topka, no i dostałem topkę, nawet szóstka jest, tylko troszkę martwi mnie, że u przeciwnika jest ISU i RHM. Także niezbyt czołgiem właśnie z dużą penetracją. Dodatkowo mamy T-44 z działem 122 mm, więc raczej jest to gracz na poziomie tak 400 WR. Jak nie niżej, no raczej nikt nie gra tym czołgiem na poważnie z tym działem. Podjedziemy w taką pozycję, w której raczej jeżdżą medy, no ale my jesteśmy praktycznie medem, my jesteśmy wielofunkcyjni. Oj, bardzo niefortunnie. Myślałem, że spota nie dostałem przez chwilkę, no ale jednak jest. No jeśli LTTB nas przebiło, to bym się bardzo zdziwił. Możemy sobie, chciałem mówić, że podjechać tutaj w to miejsce, spuszować ten czołg, ale może te KW-2 byśmy tutaj zobaczyli. O, niestety. Ale tutaj gdzieś raczej będziemy mogli. Dobra, to są. O, to Skoda sobie. Nie, chłop sobie tylko po prostu wyjeżdża. Halo, chłopie. Co ty odwalasz? Oj, to będzie przegrana. Oj, to będzie bardzo przegrana. A, tylko KW-2 dostałem. Super. Muszę właśnie zdążyć mu oddać. No i dobra, teraz szybko LTTB by się przydało dobić. Bo on tam będzie chciał jechać na dupę temu Fara, już nie zdążę. Za bardzo tutaj wyjechać też nie mogę, bo tam jest gdzieś ISU, a tutaj jest jeszcze R25, więc ten Farah powinien sobie dać radę. Tak, czy ja muszę się bać KW-2? Wydaje mi się, że raczej nie, ponieważ on mnie, no raczej nie, na pewno mnie nie przebije, jeśli będę stał przodem, no bo bokiem albo tyłem to nawet T-49 jest w stanie nas przebić z Hayeka, więc trzeba o tym pamiętać. Ale takie na przykład KW-3, no przebić taki czołg, który będzie się jeszcze ruszał, no jest tak mobilny, no to jest niemożliwe. Jeszcze jeśli się gra właśnie w podobny sposób do mnie tymi właśnie TDK-ami. Mamy oczywiście małą pulę HP, tak typowo jak na TDK, także no trzeba na to uważać. A którędy ta Skoda tam przejechała, że chłop tak się skitrął? No to ninja, całkiem niezły. Mam nadzieję, że jeszcze zrobię jeden strzał. Fajnie by było. A ten Faraoch jeszcze ładuje. Zajadę go od boku. No i niestety nie przebiłem, dam adrenalinę. No i dobra. A, on sobie na 25 się skupi. Super. No i 3000 praktycznie zrobione. Faraoch go dokończy? Nie, 25, więc no. Tak się mniej więcej gra tą WZ-ką. Mam nadzieję, że teraz będziecie wiedzieli, dlaczego ten czołg uważam za jeden z najlepszych czołgów na 8 tierze. I że jeśli będziecie mieli okazję zdobyć ten czołg, to jak najbardziej zachęcam, ponieważ będzie to, no, jest to w sumie jedna z najlepszych maszyn, jeśli chodzi o zarobki, bo tego w sumie nie pokazałem. Tutaj 104 tysiące z niebieskim boosterem, więc całkiem nieźle za tą bitwę poprzednią. Tutaj jest 105 tysięcy, więc bardzo podobnie.
zarobki na całkiem okej poziomie. Tutaj by było pewnie coś koło tam 90 paru tysięcy z, bez tego boostera, więc no, no powiedzmy, że tak całkiem okej. Napiszcie mi w komentarzu, co uważacie o tym czołgu, zostawcie też łapkę w górę, jeśli zgadzacie się z moim zdaniem. Pamiętajcie o dołączeniu do Discorda, link macie w opisie, no i zostawcie też jeszcze subskrypcję, udostępnijcie to gdzieś, żeby nasza rodzinka blitzowa rosła. A ja wam w tym momencie dziękuję za oglądanie, zachęcam do oglądania kolejnych odcinków, miłego dnia, no i na razie, cześć.